Szanowni Państwo, Panie i Panowie, Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli Kultura do Kwadratu. Witamy na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi. Naszym gościem jest człowiek, aktor niemożliwy Jan Peszek. Witamy Pana serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Aktor niemożliwy, lecz istniejący, sztukmistrz, wirtuoz, kapłan i błazen w jednym, jak informuje Encyklopedia Teatru Polskiego, słowami Tadeusza Nyczka, jak wyczytałam. I cóż, no i to właśnie to wszystko łączy w sobie Jan Peszek, twórca niezliczonych wspaniałych ról teatralnych w Starym Teatrze, w Teatrze Narodowym w Warszawie, w warszawskim studio. Nie tak dawno mieliśmy się okazję spotkać podczas powrotu Tamary Cezarego Tomaszewskiego, ale też aktor u Krystiana Lupy, Mikołaja Grabowskiego, Jerzego Jarockiego, no tak długo jeszcze bym mogła. No i właśnie, i moje pytanie jest od razu, panie Janie, jak się pan czuje, kiedy dziennikarze wymieniają pana wielkie role, sukcesy, za każdym razem, kiedy słyszy pan taką laudację na własną postać, czy jest to miłe, czy irytuje się tym pan? Nie robi to na mnie wrażenia specjalnego, muszę to powiedzieć, jakby nie ilość, tylko jakość, choć rzeczywiście zagrałem jakieś kilkaset ról, produkuję ich dużo, tylko dlatego, że jestem zapraszany do grania. Lubię grać, lubię pracować przede wszystkim, więc poniekąd praca także mnie lubi. Także, że oczywiście bywają spotkania wspaniałe, uniesione. Jakichś takich mniej udanych nie pamiętam, bo wydaje mi się, że nauczyłem się dobrze selekcjonować i uważam, że za wszelką cenę podejmowanie decyzji, żeby się ujawnić, to jest jakby w taki etos aktora wpisane, prawda, że aktor musi się pokazać, musi zrobić karierę. Nie, to jest najmniej interesujące. Co najbardziej? Pracować. To jest fantastyczne uczucie, to jest remedium właściwie na wszystko, na każdy, nawet najbardziej niesprzyjający czas. Także praca, że tak powiem, jest takim dobrym wirusem, który unieszkodliwia wszystkie inne wirusy. Inne wirusy, tak. Tutaj wymieniałam teatralne dokonania, no ale jesteśmy na festiwalu przede wszystkim filmowym, więc ja chociaż dwie role chciałam przypomnieć, bo one jakoś szczególnie mi zapadły w pamięci. Pożegnanie jesieni Mariusza Trylińskiego i Ubu król Piotra Szulkina. To są jakieś takie dla mnie najbardziej właśnie filmowo mocne rzeczy, które ciągle w sobie noszę. A z teatru Transatlantyk. Czyli też Gonzalo. Gonzalo, czyli też tak. Facet od normy. Chociaż moja żona, która uparła się, żeby dziś oglądać po raz któryś z rzędu Pożegnanie jesieni, ja jakby straciłem niechęć do oglądania siebie, bo nie było to dla mnie ciekawe zajęcie przez właściwie całe życie. Dopiero niedawno znoszę to dzielnie. Powiedziała, że właściwie wśród wszystkich mężczyzn na ekranie jesteś najbardziej męski. W związku z mimo, że gram przecież osobę homoseksualną. No ale to chodzi o to, żeby nie grać schematycznie, żeby nie myśleć o drugim człowieku konwencjonalnie. Każdy człowiek jest oczywiście jakąś niekończącą się petardą możliwości. Chodzi o to, żeby do nich dotrzeć, żeby jakoś się nim zaciekawić niebanalnie. Chyba to jest dobry wybór, że właśnie Łochoński też bardzo lubię ten film, ale to też jest spotkanie z decydentami, czyli z reżyserami i zarówno Mariusz Treliński, bardzo silna osobowość. Dzisiaj już bardziej właśnie operowy reżyser. Ale cały czas ten teatr wyłącznie, się... ale ciągle właśnie z nim, że tak powiem, przegalopowałem różne gatunki i telewizyjne, i happeningowe, i filmowe, bo przecież w dwóch filmach u niego zagrałem, i teatralne, i operowe, w dwóch operach zagrałem u niego, mimo że nie użyczałem głosu takiego, jak użyczają śpiewacy, więc to jest taka osobowość szalenie kolorowa i szkoda moim zdaniem, że on filmów nie robi, dlatego że ma jakiś niezwykły temperament i ma coś do powiedzenia. No i oczywiście Piotr Szulkin, który też za sobą ma absolutnie niebanalną drogę, to znaczy niebanalnych produkcji. Właśnie wszystkie jego filmy zawsze objawiały się z takim silnym znamieniem, osobowością, prawda? Kino autorskie pod każdym względem. Klasycznie, prawda? Takie wyjątkowe. No szalenie. Myśmy się poznali na planie filmowym, debiutu filmowego Kiedy rozum śpi. On wystąpił tam jako aktor, ja także. Bardzośmy się polubili. Po latach
zaproponował mi zagranie w telewizyjnym wariancie króla Bertolta Brechta, Kariera Artura Uy, co nie było takie proste po wielkiej kreacji Łomnickiego w teatrze. I po latach się okazało, czy dość szybko się okazało, że on właśnie tą rolą testował mnie do roli Ubu Króla. I niebawem otrzymałem Ubu Króla i rzeczywiście bardzo lubiliśmy ten temat, tego gówniarza z Francji, który jako licealista czy gimnazjalista napisał rzecz, która się dzieje w Polsce i która jest śmiertelnie ciągle aktualna. Niestety. Dość niewesoła, ale bardzo aktualna. W Polsce, czyli nigdzie. Czyli nigdzie, w Polsce, tak. Rozmawialiśmy już, zaczęliśmy rozmawiać o reżyserach kinowych i teatralnych. Panie Janie, to jest banalne pytanie, ale w takim razie z kim pan lubi pracować? Mówimy tutaj właśnie o reżyserach teatralnych i filmowych, bo co człowiek, to inna postać, inny język dramaturgiczny, inny język teatralny. Z szeferem, tak strzelam. Z nazwiskami czy bez? Jak pan uważa? No tak, o nieżyjących się nie mówi, natomiast... Źle. Źle. No szefer to jest odrębna historia w moim życiu, bo to jest taki mój szifu, który mnie wiedzie, mimo że już nie żyje przez całe życie i gdyby nie on, to myślę, że byłbym kompletnie innym człowiekiem i innym aktorem na zwyczajnym świecie. No ale to jest związane z awangardą, w którą się wpakowałem, muzyczną i teatralną w latach 60. w Polsce. I on dał mi w rękę nie tylko narzędzia, ale w ogóle odwagę, smak ryzyka, wszystko to, co niesie awangarda. Myślę, że byłbym jakimś takim spokojnym, nie odznaczającym się aktorem, a dzięki pracy w awangardzie po prostu stałem się człowiekiem, mogę powiedzieć, bez lęku. W związku z tym to on jest na pewno na pierwszym miejscu, ale też miałem wielkie szczęście, ale też byłem dość pyskaty od samego początku właśnie za sprawą tej awangardy, że najzwyczajniej w świecie nie podejmowałem współpracy z osobami, które wydawały mi się nieciekawe. To brzmi jakoś pysznie, arogancko, ale dla mnie to wyniosłem z domu od dziadków począwszy, że życie jest najważniejsze w życiu i w związku z tym nie można go marnować. W związku z tym jak ktoś wyznaczał perspektywę średnią, to ja po prostu dziękowałem. Tak jest po dzień dzisiejszy ze scenariuszami filmowymi, dlatego ja tak nie uważam siebie na przykład za jakiegoś specjalnego aktora filmowego, bo zawsze wybierałem tylko te propozycje, które naprawdę mnie, że tak powiem, przewiercały, jakby powiedział Gombrowicz. Raz wybitny geniusz naszego kina, mówię o Wojciechu Jerzym Hasie, raz on mnie wybrał. To był czas, kiedy ja nie byłem dość bezrobotny w Łodzi i dużo się udzielałem w studio na Marysinie. To było studio filmówki łódzkiej, słynnej i tam bez przerwy właśnie grałem. Upodobali sobie mnie studenci i on mnie tam zauważył. I 3 lata czekał na pieniądze na pismaka i zagrałem u niego. I to było wielkie przeżycie, więc nigdy też nie zabiegałem jakoś specjalnie. Więc pojawiali się w moim życiu reżyserzy, zarówno filmowi, jak i teatralni, których łączył temperament, bardzo często gust, tak jak ludzi w życiu, prawda? I to dość, są relacje, jak się szybko jakaś chemia. Jak się szybko dogadujemy, no to po prostu... Ja na przykład jestem szalenie otwarty na debiutantów, przez ciekawość po prostu drugiego człowieka. Tak było na przykład z młodym reżyserem debiutującym w filmie Juliusz, nie tak dawnym. Ja byłem tak strasznie zajęty, że powiedziałem mu, słuchaj, Alek, po prostu nie mam czasu przeczytać scenariusza, dobrze ci z oczu patrzy, daj mi tylko moje 2 jakiekolwiek sceny. I on mi te sceny dał, ja przeczytałem i mówię, owszem, chcę się z tobą spotkać, nawet nie wiem, jak się skończy ta rola i tak dalej, i tak dalej. I zaproponowałem mu, że przeczytam tylko moje sceny, bo naprawdę nie miałem czasu. I on się na to zgodził, czym mnie szalenie ujął. Ja mówię, przecież mój bohater nie wie, co przeżywają inni bohaterowie, co się z nimi dzieje. De facto wiem, co się dzieje w moich scenach. I nie wyszło najgorzej.
Państwo słyszą, że jeżeli ktoś chce zrobić film, to musi mu przede wszystkim dobrze patrzeć z oczu, kiedy przychodzi poprosić Jana Peszka, znaczy, to o udział. Dobrze patrzeć w oczy oznacza także jakość. Ona oznacza oczywiście. Wszystko. Gust, wyobraźnię, temperament. No, wszystko no trzeba to, co... przewiercić. Przewiercić, tak. Tak. To, co ludzi łączy albo nie. Panie Janie, na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi, oprócz lekcji kina w cyklu I Bóg stworzył aktora, zagra pan grany od 1976 roku kultowy, głośny scenariusz dla nieistniejącego, lecz możliwego aktora instrumentalnego Bogusława Szafera. No i moje pytanie jest takie, jak to jest, banalne znowu pytanie, grać spektakl od tylu lat. Zastanawialiśmy się z Anią... Jak jest dorastać tym spektaklem, jak jest dorastać rozwijać tym spektaklem, się, jak może ten starzeć, spektakl się zmienia się właśnie. Nie boimy tego słowa, tak? I tak się zastanawiamy, to chyba pan ma jednak palmę pierwszeństwa, bo tak przychodzi nam do głowy kontrabasista Jerzego Sztura, który też chyba od bodajże 80. któregoś roku. Roku. I Krystyna Janda z Shirley Valentine też. Lata 90. 90. rok. Tak, coś 90. takiego. To wszystko są młodzieniaszki. Rzeczywiście to jest takie zjawisko dość nieczęsto obecne po prostu w tradycji polskiego teatru, ale na przykład w tym roku mija 50 lat grania kwartetu szeferowskiego, który gram z braćmi Grabowskimi i Jankiem Fryczem. Znowu Szefer właśnie. I to znowu Szefer. Tak się składa, że w 1963 roku, to był pierwszy rok naszej znajomości, mojej z Szeferem. Szefer napisał dla mnie ten utwór, nic mi nie mówiąc, że coś takiego powstało. Stąd ten dziwny tytuł, bo scenariusz, a nie spektakl, nie sztuka, dla nieistniejącego, bo jego zdaniem jeszcze mnie nie było, nie byłem uformowany, lecz możliwego, czyli jego zdaniem tak, miałem tak. potencjał, że kiedyś mogę być tym aktorem instrumentalnym. Miło, że tak stwierdził. Co było jego taką ideą fix. Już wtedy teatr instrumentalny na świecie istniał, zwłaszcza w Stanach. No i on chyba zauroczony tym zjawiskiem coś takiego postanowił zrobić. Czekał 8 lat. I w 1974 roku, czyli tekst więcej, 8 lat po skończeniu szkoły przeze mnie, a myśmy się znali właśnie z czasów szkoły. Natomiast od 60, no tak, to 11 lat. Po 11 latach mi go wręczył. No i zagrałem premierę w Łodzi, nie mając absolutnie wyobrażenia, że zagram ten spektakl parę tysięcy razy, że będę go grał w najrozmaitszych okolicznościach, choćby na zamku, czy w ruinach zamku, tutaj w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. No i że przede wszystkim będę go grał tak długo i tak dużo razy. Ja go gram na całym świecie, nie grałem tylko w Meksyku, grałem, ale w Ameryce Południowej nie grałem, chociaż były jakieś tam propozycje. Także w jakichś bardzo dziwnych okolicznościach niektóre kraje ponawiają co jakiś czas na prośbę, proszę sobie wyobrazić, publiczności. No bo chcą zobaczyć właśnie na nowo, spektakl, więc, co się zmienia. Więc co się zmienia? Ja się zmieniam, no bo się starzeję, co zostało tu delikatnie wspomniane, że to jest groźne. Nie groźne. Jak się człowiek dobrze trzyma, to nie ma problemu. Ja nie wierzę w ten PESEL, jak to się mówi, kiedy ja pana widzę na scenie i co pan tam wyrabia do dzisiaj, naprawdę. I byłam też świadkiem uwag różnych osób, które patrzyły i nie wierzyły w to, co się dzieje na scenie. Co robi pan Jan ze swoim ciałem, ze swoją ekspresją aktorską, ze swoją taką jakby żywiołowością i odwagą, ja bym powiedziała. No, brakiem lęku. Albo brakiem lęku. To nie to samo. Ja powiedział, że po prostu nie opłaca się oszczędzać. Dlaczego się mam oszczędzać? Znaczy, trzeba iść zawsze naprawdę na całość. Przepraszam, nie dam je dojść do słowa. Po prostu ja to ciągle powtarzam i już pewnie to jest do znudzenia znane, że moja już od lat wielu nieżyjąca babka Stefania właśnie kiedyś rzuciła mi tak odprowadzana przeze mnie na peronie do pociągu, pociąg ruszył, ona krzyknęła: Janeczku, życie jest wspaniałe i krótkie jak przeciąg. Odjechała, za 3 dni umarła i mnie zostawiła z tym testamentem. I ja po prostu jakoś strasznie silnie zarejestrowałem to życie wspaniałe i że ona z perspektywy tych swoich siwych włosów i takiego wspaniałego życia coś takiego mówi, że czyli bardzo szybko zrozumiałem, że nie warto go przeoczać życia po prostu, ja już nie mówię o marnowaniu, a to się wiąże z aktywnością, no po prostu w
każdej chwili. No właśnie, nasze dwie koleżanki, reporterki, Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winicka, napisały ostatnio taką przewrotną, dowcipną książkę, jak się starzeć bez godności, i w rozmowie z nimi okazało się, no wiedzieliśmy to, że jeżeli człowiek kocha to, co lubi, tak jak pan powiedział na samym początku, lubi pracować i chce pracować, to nie zestarzeje się nigdy. No, znaczy ciało się oczywiście starzeje. Najprawdopodobniej przy zachowaniu absolutnie ścisłej dyscypliny partytury, czyli ten scenariusz się odbywa, jest realizowany tak jak w 76 roku, kiedy po raz pierwszy został zaprezentowany publiczności łódzkiej. No ale jednak pewne rytmy, które nakazuje, powiedziałbym, dojrzałość, prawda, doświadczenie, pewien rodzaj nawet pewnej refleksji, która się pojawia w głowie aktora w trakcie spektaklu, to wszystko powoduje zmiany. Ale przede wszystkim myślę, że jakąś niezwykłością tego spektaklu to jest sam tekst Szefera. Szefer, nieważne, że on pomyślał o mnie, oczywiście to jest satysfakcjonujące, przyjemne i tak dalej, ale że ten tekst jest tak śmiertelnie aktualny, że on jest, nie chcę powiedzieć proroczy, bo to jest banalne, ale wszystko, co się dzieje w sztuce, wszystkie zmiany, które w takim aspekcie socjologicznym zachodzą w społeczeństwach i w kulturze przede wszystkim, i w losie artysty, bo to go interesuje w tym tekście, jest tak przejmująco aktualne, że wiele widzów, którzy przychodzą do mnie z różnych powodów, po pierwsze, czy się jeszcze ruszam, prawda, po drugie, mają poczucie przeoczenia czegoś w tym tekście, mówią, ja w ogóle nie pamiętam, nie pamiętałam tego, co tam mówisz. Po prostu to jest dla mnie jakieś odkrycie, to jest nowe. Ja mówię, no po prostu ty się zmieniasz, prawda? I pewne fakty, które są tam opisane, czy skomentowane, rzeczywistość oświetla szczególnie. W związku z tym, to jest cecha każdego dobrego tekstu, który jest pełny, wieloznaczeniowy i powiedziałbym taki silnie jednocześnie ulokowany w życiu. W związku z tym tam jest ta siła, która powoduje, że ludzie chcą tego słuchać, a ponieważ ja przez właśnie między innymi awangardę i osobliwie Szefera zostałem wyuczony i wytrenowany, że o rzeczach poważnych nie mówi się poważnie, co jest naszą śmiertelnie nudną cechą polską, tylko wiedziałem, że jakieś takie przeciwieństwa, antynomiczność złożenia jest ciekawa w sztuce, więc wiedziałem, że ten arcypoważny wykład z pogranicza właśnie socjologii sztuki, ja muszę mu dać formę kompletnie zaskakującą i odwrotną temu, co on sobą prezentuje. W związku z tym on jest serią, można to tak określać w pierwszym takim przymierzeniu wygłupów, publiczność gagów, wyje ze śmiechu, a na samym końcu wow. Ale właśnie tu się nie ma z czego śmiać. Bo jakby sztuka, czy sztuka teatru przede wszystkim, ale właśnie każda gałąź, dyscyplina sztuki w gruncie rzeczy nie powinna w trakcie trwania dzieła wywoływać refleksji. Wtedy ona jest najprawdopodobniej przemądrzała. Ona ma przede wszystkim w takich bardzo prostych poziomach, wzruszać. Ma wywołać dreszcz emocji, ma się widz popłakać albo pośmiać, ma otworzyć usta ze zdziwienia, ma po prostu być jakiś wręcz prymitywny. Refleksja ma przyjść dopiero później, po wyjściu. Że zostaje wtedy ten coś. Ktoś przyjdzie drugi raz, może jest zaciekawiony. Ja myślę, że mechanizm powrotu wielu widzów na scenariusz jest między innymi taki właśnie. Czyli to, co mi podpowiedział Szefer, ja to oczywiście w dym zrozumiałem i zastosowałem. I przede wszystkim rzeczywistość tego spektaklu, historia tego spektaklu to potwierdza. Ja nie mam ani agenta sobie tego tekstu, ani nie wydzwaniam, byłbym zainteresowany zagraniem nigdy. Po prostu jadę tam, gdzie mnie zapraszają. Jednego dnia gram w Tokio, za 3 dni przylatuję, gram w Chełmie Lubelskim. I naprawdę to nie ma dla mnie znaczenia, poza zaciekawieniem, jak dana publiczność to przyjmie i czy ja znowu po raz tysięczny któryś to temu sprostam. No to panie Janie, od razu zapytam, bo znamy pana miłość do kraju kwitnącej wiśni, czy... Dzisiaj tutaj... Czyli do Japonii. Nawiązuję. Tak.
Tak, specjalnie. Z myślą o panu. Bardzo mi miło. To jak właśnie... Arigatou gozaimasu. Jak publiczność japońska podchodzi właśnie do tego spektaklu? No, bardzo jest trudno generalizować. Przygoda z japońską publicznością była dość, powiedziałbym, dziwna. Ja po raz pierwszy zagrałem, już nie pamiętam w którym roku, w 80 chyba drugim. Jednocześnie grałem w Hamlecie u Andrzeja Wajdy, który był prezentowany w tokijskim The Globe, kopii tego elżbietańskiego teatru. Jednocześnie grałem w małym Studio 200 w dzielnicy Shibuya, czyli takim centrum Tokio, mój scenariusz. I postanowiliśmy z organizatorami, że jednak ja nie będę grał po angielsku tego tekstu, tylko będę go grał po polsku, że sztuka jest internacjonalna, a organizatorzy przetłumaczą dobrze. Tam jest kilku wybitnych... Zapewnią napisy, tak? Po prostu? Nie napisy, nie. A. Wydrukowany tekst. A. To jest 12 tekst A4, 12 stron, więc nie jest to libretto trochę. I Japończycy, znając ich dyscyplinę, się do tego przygotują i tak było. No i przygotowali się, byli absolutnie przygotowani na poważny bardzo spektakl o sztuce, o sytuacji artysty, jego samotności, o komercjalizacji. No po prostu cisza absolutna, mucha w ogóle nie brzęczy, prawda? No i tam jest taki moment, który jest taką cezurą, gdzie ja po prostu jem jabłko z pełnymi ustami i dalej kontynuuję wywiad. I to taką nerwicową reakcję zawsze wywołuje, bo nie wiedzą, czy ja ich robię w konia, co to oznacza, że sok mi cieknie, to jest właśnie jakieś niepoważne, głupie, błazeńskie. I ten sam mechanizm zadziałał u Japończyków. O, coś pękło. Oni zaczęli tak wyć ze śmiechu, że potem oczywiście tam zaglądali, jak gubili coś z tekstu, prawda, do tekstu. To się sprawdziło. No i nagle się okazało, że to jest jakimś niewiarygodnym sukcesem. Jak wielokrotnie byłem zapraszany ze scenariuszem przez tego samego, że tak powiem, organizatora, zresztą nie mecenasa, ale współproducenta Nastazji Filipownej Andrzeja Wajdy w Tokio. I teraz 2 lata temu grałem scenariusz, cały tydzień. Oni tam nie mają szkół teatralnych, to jest fantastyczna idea, mimo że mają ogromny rynek i po prostu sprowadzają tysiące osób, które prowadzą warsztaty. W ten sposób się kształcą. No, warsztatowo. I ja te warsztaty jednocześnie prowadziłem, wieczór grałem. I właśnie na tych, już w teatrze KAI i na tych spektaklach bardzo często, a wiedziałem o tym na spotkaniach po spektaklach, które organizowano tam, byli obecni widzowie, którzy już to widzieli i nawet parokrotnie. Więc oczywiście nowi także. Więc ten spektakl jest pewien fenomen, który mnie zawsze zadziwia, że na przykład bardzo na to reagują silnie aktorzy na całym świecie i proszą mnie o tekst. I teraz, kiedy Szefer żył, no to z natury rzeczy go pytałem. Ten tekst jest na kilkanaście języków przetłumaczony. Przez to, że no po prostu ja jeździłem w różne regiony świata, tak. Więc on był tłumaczony bez problemu, więc mógł być grany. I właściwie nie zdarzyło się, żeby ktoś się podjął zagrania tego, ponieważ odległość między tym, co ja tam wyczyniam na scenie, nie uważam, że to jest coś szczególnego, a suchym tekstem, tekst jest pozbawiony praktycznie uwag. Jest, tak naprawdę są 2 uwagi, wśród nich jest jedna. Tu jęki górnicze zdechłe. No, taka uwaga. Do dziś nie wiem, o co Szeferowi chodziło. Próbowałem to jakoś w sobie wzbudzić. On to zaakceptował, zawsze się zaśmiewał. No jest taka zupełnie aberracyjna uwaga. I aktorzy, nikt się nie podjął. Jeden Niemiec grał, zresztą z wykształcenia aktor, którego poznałem na warsztatach w Kolonii, które prowadziłem. Teraz zresztą pół roku temu zagrałem na takim ultra-awangardowym, wyłącznie grali tam młodzi, no a ja taki niby mistrz z brodą, prawda, byłem zaproszony. I ten André Erlen,
zagrał w paru językach zresztą ten spektakl, pod warunkiem, ja mu go dałem w prezencie. On jako Niemiec kompletnie nie mógł zrozumieć, że to nic nie kosztuje. Ja mówię, daję ci to w prezencie, taką właśnie metodą japońską, dziedziczenia, że po prostu ojciec daje synowi w prezencie rolę, czy nawet, na przykład, rolę, nawet nie w prezencie. 50 tylko, tak to pokoleń jest. Zdaje się. 25. Tak. 25. I on nie mógł tego zrozumieć, no w każdym razie pod warunkiem, że w kwestii formy i zasad realizowania tego nie zmienisz nic. I on oczywiście grał to po swojemu, ze swoim temperamentem, przede wszystkim ze swoją młodością. I sukces na świecie, jakoś bardzo mu to też utorowało drogę. To jest jedyny przypadek, kiedy ktoś spoza Polski ten tekst zagrał. Ale on, że tak powiem, został sprezentowany temu André. To ja teraz zapytam, trochę przez Tokio przejeżdżając, bo tam zdaje się zagraliście też w rodzinnym składzie, o ile dobrze pamiętam. Tak. Z Marysią, córką, i synem Błażejem. To Szulca. Była taka rzecz, tak, na bazie Bruna Schulza. No właśnie, to tutaj chciałam zapytać o ten, no o to spotkanie aktorskie w rodzinie. Jak to, no, Marysia Peszek, wiemy, że odeszła ku innym wyzwaniom, aczkolwiek ostatnio powróciła na momencik, przynajmniej do serialu. Ale jak to w ogóle działa w tej rodzinie, kiedy ma się troje ludzi sceny? Czy wy się właśnie wspieracie, komentujecie różne rzeczy, oglądacie, oceniacie? No, czy powiedziałbym, że te pierwsze kontakty były bardzo burzliwe, zwłaszcza w obrębie płci, czyli między mną i synem, ponieważ, i to nawet nie jest kwestia faktu, że jestem ojcem i chciałbym, pewnie życzę jak najlepiej, ale wręcz przeciwnie, to wyostrzało wymagania. Ja po prostu stawiałem bardzo wysokie poprzeczki obydwojgu i bardzo często się z synem kłóciliśmy, rozstawaliśmy się. I myślę, że ten okres pierwszy takiego sparingu własnego dotyczył mojej niepewności, czy oni dobrze wybrali. Ponieważ ja wyobrażałem sobie, że oni muszą więcej udowodnić. To jest oczywiście kompletnie idiotyczne i pozbawione sensu, ta pyszna aspiracja rodzica, ale to oczywiście było podszyte lękiem, no bo nie ma nic gorszego niż nieudany aktor, czy aktor, który po prostu gdzieś... Syn czy córka sławnego ojca. No straszne. I w związku z tym te wymagania rosły i tutaj następowała cała seria wymagań i seria kłótni i rozstań. I to zarówno ze strony syna, jak i córki. One były brutalne, zwłaszcza z mojej strony, jeśli chodzi o te wymagania, a z ich strony w ogóle nie przybierając w słowach. I tak żeśmy się rozstawali, schodzili i tak dalej, i tak dalej. I ten okres oczywiście minął. W tym momencie, kiedy okazało się, że oni wiosłują po swojemu, że ja się nie muszę martwić, niby dlaczego mam się martwić, po prostu ja miałem dać im prawo absolutnie do samostanowienia, co to w ogóle za jakaś idiotyczna ingerencja, prawda? I od tego momentu, jak się uwolnili, to po prostu wszystko, że tak powiem, no ulotniło się, w ogóle wyparowało, nie ma w ogóle zero problemu i bardzo chętnie pracujemy ze sobą. Ja bardzo uwielbiam pracować w reżyserii syna, on się zajął reżyserią szalenie skutecznie. Aktorzy go uwielbiają, więc sam jest aktorem, więc rozumie wszystkie te komplikacje w życiu aktorskim. Z Marią się spotykam przy różnego rodzaju ekstremalnych przeważnie. No właśnie Maria mi mówiła, że jak coś szalonego, to tylko z tatą. Tak, bo on się na to zgodzi, on pójdzie w to. Także w jej ostatniej trasie koncertowej nakurwiałem zen. Pamiętam właśnie to. Co robię z wielką radością, zwłaszcza, że jest aprobowane przez publiczność. I oczywiście mamy, czego nie mogę zdradzać, tyleż przez rodzinne zabobony, co takie zawodowe jakieś
fetyszystyczne odruchy, ale mamy bardzo ciekawe, złożone z zewnątrz zresztą propozycje i to nas czeka. Między innymi w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to będą aktorskie wykony, że tak powiem? To będą też aktorskie, ale na przykład jesienią Maria wydaje swoją taką poważną książkę, która wydaje mi się na rozrabia, której po części jestem bohaterem, więc też będzie to nas scalało, no bo już nie możemy absolutnie się opędzić od tak zwanych zaproszeń i tak dalej, ale nie mogę słowa nic powiedzieć na ten temat. Takie są przecież, sami wiecie, przepisy. Nie wymienia się tytułu, nie wymienia się, o czym teraz to nie jest, będziemy spać spokojnie. Nie ma w ogóle. No dobrze, nie śpijcie, lepiej przyjmiecie po prostu ten konsekwent. Tak, aczkolwiek my wydaje mi się, jest smaczny szalenie. Z Anią bardzo żałujemy, że właśnie w ostatnim serialu, w którym zagrała pana córka, że to pan nie grał głównej roli. Dlaczego? Przecież Andrzej był wspaniały. Mówimy o serialu Królowa oczywiście. Tak. No tak, no, ja się fatalnie poczułem w tej chwili. No. Nie, no bo jednak ten duet córki i ojca. Ojciec i córka, tak. Przepraszam, banalne, oczywiste. No to co, że ojciec, aktor, córka... Dobra, to czekamy na te bardziej zakręcone historie. Będziemy grali w konfiguracji, której się kompletnie nie spodziewacie. Myśmy się też zresztą nie spodziewali. Szalenie interesujący. Pani Ani, na zakończenie chciałem zadać pytanie, może takie troszeczkę zupełnie z innego rodzaju. Jak pan postrzega politykę polskich władz, polską politykę kulturalną, ze względu na to, że widzimy i obserwujemy od kilku lat bardzo systematyczne przejmowanie instytucji kultury, awantury o teatry. Zaczęło to się od Teatru Polskiego we Wrocławiu, przeszło przez Teatr Stary, teraz przechodzi przez Teatr Słowackiego, teraz mamy do czynienia z sytuacją w Teatrze Jaracza w Łodzi. Czyli to znaczy, że teatry... Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi. No, tak, to już nie wspomnimy nawet. Czy to znaczy, że teatr jednak jest ważny? Dla polityków. Władzy. No przecież teatr strasznie ją zawsze, że tak powiem, denerwuje i powoduje pewien szczególny stan podniecenia, nawet jeżeli, a przeważnie nie chodzą do teatru, nie widzą spektakli, o których wydają wyroki. Proszę zwolnić mnie od komentarzy, ponieważ teraz nastąpi bluzg wobec zawłaszczania kultury, bo to nie jest tylko niezrozumienie, bo to są barbarzyńcy, którzy po prostu jak najazd Hunów co jakiś czas po prostu zawłaszczają tereny, po czym, że tak powiem, upadają. W związku z tym miejmy nadzieję, że niebawem ich koniec, jak każdy straszny sen się to kończy. My będziemy płacić cenę za podnoszenie tego ze zgliszcz. To jest wszystko, co ja nie znam rządów w historii Polski całej, które by tak wyniszczyły całą strukturę, już nie mówię, poczynając od ekonomicznej, przez moralną, po oczywiście strukturę funkcjonowania sztuki. Więc tyle bym powiedział, to jest najazd barbarzyńców i czekajmy, aż się wyniosą. I tym optymistycznym akcentem, panie Janie, dziękujemy bardzo. Ale też chcę powiedzieć, że zawsze w każdej roli, którą przyjmuję, często przyjmuję rolę czasami ze względu na jedno zdanie, które w imieniu mojego bohatera chcę mówić. I teraz gram u Krysi Jandy taki spektakl w teatrze Tomasa Bernharda. Nie wiem, czy ktokolwiek z naszych rządzących wie w ogóle, kto to był. Jest Thomas Bernhard. Więc nie będę im tego wyjaśniał, ale mój bohater mówi z jakimś niezwykłym uporem, to dotyczy nieco innej sytuacji, ale bardzo łatwo przeflancować na obecną i o tę, o której mówimy. Nie możemy się poddawać. Nie poddawać się. Jeżeli poddamy się, choć na chwilę, wszystko przepadnie. Więc dopóki żyjemy, nie możemy się poddawać. Panie Janie, bardzo dziękujemy za przyjęcie. To jest jednak optymistyczne. Naszego zaproszenia, naszym gościem na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi jest Jan Peszek. Dziękujemy bardzo. Bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, Państwu za uwagę. Dziękujemy.